Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku Specimulator X i nagrywam już kolejny odcinek tego samego dnia, zanim pójdę spać. Wiadomka, ktoś tutaj widzę biega z Huge Pineapple Cutem i generalnie spotkałem widzów, bardzo dużo widzów, więc pozdrawiam wszystkich serdecznie i dzisiaj przetestujemy sobie Treasure Hunt Event, ponieważ z tego co się dowiedziałem, jak tylko tutaj przyjechałem, już sprawdziłem jakie są szanse na nowego Huge Pineapple Cuta i ogólnie one są bardzo, bardzo duże. Jeżeli mamy oczywiście, wiecie, Lucky, mamy potki na Lucka, mamy generalnie Octuple i mamy autohacza, no to powiem wam szczerze, że nawet takiego Huge Pineapple Cuta możecie zdobyć, jeżeli wam się nie pofarci oczywiście, możecie zdobyć w ciągu 3 takich eventów, bo jak dobrze wiecie, Treasure Hunt event jest na godzinkę i co 4 godzinki się pojawia, więc jak co 4 godziny, no to łącznie 12 godzin, jeżeli macie to wszystko, macie też laka na wszystko, generalnie macie razy 25 na serwerze akurat i macie też razy 50 akurat tabliczkę, ponieważ tutaj z tego co widziałem na tej mapce, ja też dopiero widzowie jakby na to patrzę, ale spokojnie, jakby dane są prawdziwe. I jest tutaj coś takiego, że mamy taki do kopania, taki jakby zameczek, no nie wiem jak to nazwać. W każdym razie tutaj jak sobie odkrywacie te miejsca, to one mają różną szansę. Na przykład tutaj macie razy jeden huge chance, tutaj macie razy jeden, tu też macie jeden, ale tu macie na przykład dwa razy huge chance, tutaj macie na przykład razy też dwa, no ale widziałem, że na środku ludzie stoją, ponieważ tam jest największa szansa na huge'a. Dokładniej mamy tutaj 5, ale to nie jest tak najlepsza szansa, bo najlepszą szansą, jaką możecie zdobyć podczas takiego treasure hunt eventu, więc zapewne zmieniając serwer, dostalibyśmy się na jakiś lepszy, wiecie? Tak mi się wydaje. Zaraz to sprawdzimy, bo jeszcze mamy kilka minutek, chyba 15 minut do końca eventu, więc sprawdzimy to, czy to prawda. No najpewniej tak, bo każdy serwer ma inne tam, wiecie, swoje, że tak powiem, rzeczy. I teraz widzowie tak, 5 razy huge chance na tego tutaj kota, ja sobie potwieram przy okazji, na tego kotka, słuchajcie, żeby jakieś mityczne mi też wpadły. Na tego kotka, jeżeli otwieramy razy 5, to ktoś to widzowie obliczył i już wam mówię dokładnie, ile by wam to zajęło. Ogólnie, jak nie będziecie mieli farta, no to zajmie wam to dokładnie 51 takich eventów, żeby zdobyć chociaż jednego huge'a. Chodzi o to, że jak nie zdobędziecie go w przeciągu, wiecie, do tego czasu, do tych 51 eventów, no to po prostu macie nie fart, to i po 51, bo wam tam dopiero wypadnie, co nie? Jeżeli będziecie brali aktywnie udział w tym Treasure Hunt evencie, to nie ma naprawdę źle. Poza tym, z tego co widzę, nie jest też drogie otwieranie tego jajka. Nie jest drogie, bo ja dopiero wbiłem co na evencik, pobiłem gdzieś tam skrzynki, chwilkę, sami widzieliście, dosłownie chwilę pobiłem i już mogę na luzie otwierać. Co prawda nie mam dużo, bo mam 240 milionów, troszkę ponad, ale ogólnie całkiem sporo mogę sobie tego otworzyć, mimo że dopiero dzisiaj wróciłem, jak dobrze wiecie, i jeszcze nie grałem w ten event jakoś potężnie. Pineapple Cut w ogóle. Ile Pineapple Cut ma mocy? 6,6 Q. Zrobimy sobie jeszcze na Golden i Rainbow, żeby zobaczyć na odcinku tak dokładnie, ile mają. Do indeksu mi też wpada, więc bardzo fajnie. I wracając do huge'a, widzowie. Dokładnie, jak macie razy 50 tabliczkę, wam się trafi razy 50 tabliczka, macie też serwerowego laka razy 25 i ogólnie macie wszystkie tutaj, wiecie, boosty, macie w masterce też 9,9 na jajku, to generalnie robicie sobie 3 takie eventy i na pewno wam huge'ik padnie, z tego co widziałem. Jak macie razy 20, to 8 eventów, razy 10, 16 eventów, razy 5, właśnie 30. O, to źle wam powiedziałem, widzowie, źle wam powiedziałem. Razy 5 to jest 30 eventów do zrobienia, więc my tutaj musielibyśmy takich tabliczek razy 5 odwiedzić po prostu 30 i byłby huge. Ogólnie, wiadomo, tu też chodzi o to, żeby po prostu otworzyć jakąś ilość jajek, więc to, no, musicie to robić jakby w dokładnie całą godzinę, więc o tym trzeba pamiętać. To jest tak poglądowo wam mówię. 51 na razy 3, 77 na razy 2 i razy 1 to aż 153 eventy. No wiadomo, że najlepiej mieć tą najlepszą, więc ogólnie sprawa jest taka, żeby chodzić po serwerach i szukać, więc my sobie teraz pójdziemy i zobaczymy, czy na innym serwerze będzie jakaś lepsza tabliczka. No i ogólnie wiecie, jakby to jest tylko poglądowe to, co mówiłem, czyli jak macie na przykład, że razy 50 event, no to wtedy 3 eventy musicie takie przeżyć, żeby mieć na pewno huge'a, wiecie, tak na pewno, żeby wam dropnął, ale nikt nie powiedział, że na przykład raz sobie otwieracie na razy 5, później sobie otwieracie na razy 20 i to tak mieszacie i mieszacie, więc zawsze ta szansa gdzieś tam się pojawia i ogólnie, no wiecie, całkiem Maxiu jeszcze tutaj krzyczy, że ma jakiegoś gifta, nie wiem o co chodzi, dobra, wyślijmy, bo nie wiem o co chodzi. Ale słuchajcie, musimy szybko zmienić serwer, zobaczymy, czy nie mamy jakiegoś lepszego serwerka. Maxiu, dzięki bardzo, Maxiu, dobrze powiedziałem. Dziękuję Maxiu na powitanko takie 3B, naprawdę bardzo dziękuję tutaj dla widza i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję wam widzowie, że mnie też łapiecie i mówicie, ej, mam gifta, to bardzo miłe, naprawdę. I teraz tak, przejdźmy na inny serwer, zobaczymy, czy uda nam się znaleźć jakąś lepszą tabliczkę. Dobra widzowie, jestem aktualnie na prywatnym serwerze, nie swoim, więc zobaczymy, czy będziemy odkrywali te, jakby ten cały Treasure Hunt event i czy trafią nam się lepsze tabliczki.
tabliczki. Dziękuję też dla Jakuba, Fordzik i HVC. Gryty jeszcze. Dziękuję wam za prezenciki, panowie. Nie, no, ale bardzo wam dziękuję i pozdrawiam. I teraz tak, lecimy na... O nie, Treasure Hunt się skończył. Najgorzej, no nie mogę i nie pokażę, widzowie. No, ale na pewno są też inne tabliczki, zwłaszcza tabliczka razy 50 sprawia, że wtedy możecie po prostu, widzowie, naprawdę szybko trafić takiego huge pineapple cata. Nie takiego małego, jak ja mam, bo dopiero zaczynam ten event. Zresztą widzicie tutaj po pasie to na pewno. Ale ja sobie to ogarnę i, widzowie, lecę też zdobywać huge pineapple cata. Muszę go mieć koniecznie. Jak tylko go będę miał, czy na nagraniu, czy nie na nagraniu, nieważne, po prostu wam o tym powiem. Może zrobimy sobie cały team z huge pineapple cutów, z huge pineapple cutów. Dwóch mi brakuje do jednego slota, to bym miał cały team 23 w sumie, to by było całkiem spoko. Zobaczmy, co on będzie miał na golden, tak szczerze. Dobra, dajmy go. Wejdzie czy nie wejdzie? Widzowie, nie, no ja nie wierzę, jak mnie tutaj oszukuje gierka. Zobaczmy, ile ma na golden, tak szczerze. Okej, okay, na golden 19,7 kół. Ej, czy to oznacza, jak zrobię rainbow? A nie, bo na golden już go zdobyłem. Dobra, to nieważne, widzowie. Ale jak zrobię rainbow, to brakuje, będzie mi brakowało tylko jednego peciszka. Ja sobie jakiegoś ogarnę i wydaje mi się, że robię te 23 sloty. W ogóle nie powiedziałem, ale to są dosłownie szanse tak łatwe jak Huge Hellrock. W sensie bardzo blisko do Huge Hellrocka tutaj mamy. W momencie, kiedy mamy teraz 50 i ogólnie wtedy wydajecie te 3 biliony coinów, tam siedzicie, nie wiem, powiedzmy właśnie te 3 godziny, czyli 3 eventy was czekają, żeby zdobyć dosłownie tak na pewno na tabliczce razy 50 takiego Huge Pineapple Cata. Ogólnie tych huge pineapple cutów było całkiem sporo, jak sprawdzałem, w sensie jak sobie patrzyłem, to jest ich chyba 11 tysięcy. Dokładnie, jak patrzyłem przed nagraniem, było 10850, a już mamy 10918, więc jest naprawdę potężny huge, widzowie. I tu mega się opłaca go otwierać, tym bardziej, no brać po prostu udział w każdym evencie. No widzicie, tutaj przeszedłem na ten serwer i nagle nie ma Treasure Hunta. To jest ciekawe, że na tym serwerze tego nie ma. Idę zobaczyć jeszcze na inny, no ale wiecie, ja jakby tutaj też kumam event dopiero tak naprawdę. Ale powiem wam, że dobra, wiecie co, pójdziemy sobie na pro serwer i zobaczymy, za ile chodzą huge pineapple cuty. Kupimy takiego na odcinek, tak dodatkowo, żeby po prostu kupić, żeby był sobie taki huge pineapple cut, a jak ja swojego dropnę, to wam oczywiście też dam znać i może nawet zrobimy na losowanko. O, to by losowanko dla was, widzowie, tak, losowanko. Treasure Hunt, ej, Treasure Hunt niby, co? Jak Treasure Hunt jest, jak nie... Nie, nie rozumiem, widzowie. Może na tym prywatnym serwerze nie ma Treasure Hunta, nie wiem. Dobra, lecimy po Pineapple Cata i w tym momencie, widzowie... Dobra, widzowie, wyłączyłem sobie peciszki innych osób i ogólnie jesteśmy już na plazie. Ogólnie mnie tu dawno nie było, powiem wam. I naprawdę wszystko jest tak mega drogie, że to jest po prostu chore. No, huge peacock za 62B. Naprawdę, naprawdę potężne, przytłaczające ceny, powiem wam szczerze. Mamy też tutaj tego huge pirate parrot. No dokładnie, tak jak mówiłem, czyli dobrze trafiłem z nazwą. I tutaj mamy w ogóle za jeden te, widzowie, Sailor Egg. Mega, mega się opłaca. Totalnie Pirate Egg, wiadomo, tu potężniejsze jajko. Więc możecie sobie, robiąc całego pasa, możecie sprzedać za 170B nawet. Zobaczcie, ktoś tutaj wystawił. No wiadomo, on wystawił drogo. No ale ogólnie... Dobra, miałem kupić, widzowie, więc kupię dla was. Dla was kupię tego huge pineapple cata. Niech będzie. Robimy na losowanko. W ogóle tutaj mamy balloon launcher. Czymkolwiek to jest. Czekajcie, czy to zna... Aha, to jest... Nie mogę, znowu jest strzelanko. Nie, to ja nie chcę. I teraz tak, mam tego huge pineapple cata. Załóżmy go samego, bo chciałbym zobaczyć, jak on wygląda. Do indeksu będzie bardzo ładny. Fajny w sumie. Mam taki głupiutki, nie? Taki fajny, fajnie wygląda po prostu. I w tym momencie brakuje nam już tylko jednego peciszka do... A czemu nie... Nie zaliczyło mi jeszcze, ciekawe. Brakuje mi jednego peciszka tak naprawdę do 23 slotów, widzowie. I już nazywam go dla widzów, proszę bardzo. Więc w tym momencie, widzowie, zostawcie swój nick w komentarzu. Zostawcie łapę w górę, zostawcie suba, napiszcie, że obejrzeliście wszystko. Ja tutaj poklikam jajca dla chłopa. Dobra, robimy. No i nie robimy. Sailor Shark. I ogólnie ten huge, widzowie, będzie dla was. Na powrót chcę wam dać huge'a. Takiego, no niedrogiego, w sumie niedrogiego. Teraz wszystko jest drogie, no umówmy się. No ale tak, chcę wam dać tego huge'a, bo sam też dostałem w sumie jednego w poczcie, więc ja wam chętnie rozdam. Huge pineapple cut, widzowie, bierzcie udział, po prostu napiszcie swój nick i zawsze oglądajcie filmy do końca, bo jakbyście nie obejrzeli do końca, to byście nie wiedzieli o huge'u, prosta sprawa, więc widzowie, opłaca się brzyka oglądać do końca. Ja lecę robić dalej questy, lecę sprawdzać, dlaczego mi ten Treasure Hunt event mi nie działa, bo to jest dziwne. No i się wiecie, po prostu wbijam na prywatny i tam tego nie ma. Nie wiem dlaczego, powinno być w sumie na każdym serwerze chyba.
jest pokazane, że za 3 godziny tam 11 minut. Widzieliście to. Więc niejako, skoro event jest co 4 godziny, to powinien on być dostępny, a na tym prywatnym serwerze nie ma. Dziwne. Nie wiem, serwer Droverka jest nawiedzony. A tutaj widzowie mamy. No proszę bardzo, dobra, to zobaczmy, czy jest lepsza tabliczka przy okazji. No ale na pewno widzowie możecie mi wierzyć. Ogólnie podałem wam takie szybciutkie dane, ale na pewno na razy 50 można mega szybko dostać takiego huge'a z tych jajek. Tu mamy tylko jeden razy jeden. No tutaj bardzo słabo wydropiło. Powiem wam, że tu naprawdę jest totalnie kiepsko, nie? Na tym serwerze. Ale tak, mamy potwierdzenie, że jak sobie zmieniacie serwery, to na pewno będą inne szanse. I to jest mega dobre, bo sobie wiecie, obczajacie szybko na pierwsze 5 minut. Uuu, razy 10 widzowie, dobra, jedymy. Lecimy po mythicale. Nie, bez kitu, bardzo, bardzo tu może oddać. Więc ja troszkę sobie postoję. Wam dziękuję za obejrzenie. Tak jak mówiłem, totalny huge headrock widzowie. Naprawdę tych huge będzie mnóstwo, a jeden możecie nawet wygrać w tym odcinku, więc wiecie co robić. Do usłyszonka, trzymajcie się i cześć.